Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak zrobić pieczoną kaczkę z sosem pomarańczowym w fajnej marynacie ze smażonymi dodatkowo morelami, to ja bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam do pozostania ze mną. A więc zabieramy się za naszą kaczkę. Tutaj widzicie, mam sporą kaczkę, to jest wiejska kaczka, ona ma około 3 kg. Żeby ją przygotować, najpierw muszę mieć do niej fajną marynatę, a ponieważ będziemy ją robić dzisiaj w pomarańczach, więc do tego musi być też odpowiednia, fajna marynata. I naszą marynatę przygotujemy tutaj z 2 łyżeczek majeranku, łyżeczka półtorej startego imbiru, nie używajcie suszonego imbiru, kupcie prawdziwy taki świeży imbir, on po prostu pięknie pachnie i imbir do kaczki właśnie w pomarańczach będzie idealny, to jest idealne połączenie właśnie z pomarańczami, tak jak mówię, no majeranek, imbir świeży, starty, drobno na tarce, tak około półtorej łyżeczki. Tutaj mam skórkę startą z jednej pomarańczy. Zanim będziecie ścierać tą skórkę z pomarańczy, po prostu tą pomarańczę dobrze wyszorujcie, umyjcie ją po prostu gąbką i wtedy tą pomarańczę na oczkach takich malutkich sobie tą skórkę zetrzyjcie. Tylko tak, wiecie, delikatnie, żebyście nie starli sobie tej białej tutaj już tutaj błony, ponieważ to Wam później się zrobi gorzkie, sama skórka. I tutaj dwa, trzy ząbki czosnku, w zależności jaki duży czosnek będziecie mieli. Do tego, kochani, będziemy na pewno potrzebować sól. Ja Wam polecam, tak jak używałam w golonce, sól różową himalajską. Ja Wam ostatnio mówiłam, że ona kosztuje około 5 zł. Pomyliłam się z tą ceną, ta sól kosztuje około 8 zł. Ale jest to fajna sól, zdecydowanie lepsza od no tu w ogóle nie ma porównania ze zwykłą solą. No ma 84 minerały, także ja ją bardzo serdecznie polecam. Różowa sól himalajska do dostania w Piotrze i Pawle, w Mark Polu, być może jeszcze gdzieś indziej. Więc ja sobie tutaj wysypuję tej soli. I zgniatam sobie po prostu ją nożem. Taką sól lekko zgniecioną dorzucam do moich tutaj składników na marynatę. Do tego będę jeszcze potrzebowała sporo pieprzu. Ja akurat sobie tutaj zmielę świeży pieprz. W środku mam różnokolorowy, ale to już zależy, jaki Wam tam będzie odpowiadał. Ja mam tutaj kolorowy. I teraz, kochani, do naszej całości marynaty, która fantastycznie pachnie, imbir i ta skórka pomarańczowa, musimy wcisnąć sok z jednej pomarańczy, więc już tutaj sposobem, jaki Wam się tam najbardziej podoba, wciskamy sok dokładnie z jednej pomarańczy. Tego soku musi być tyle, żeby te wszystkie składniki nam się połączyły, żeby utworzyły taką, wiecie, jednolitą masę. Jeżeli Wam tutaj wpadną kawałeczki przy wyciskaniu pomarańczy, nie wyciągajcie tego, nic to w marynacie nie zaszkodzi, a jedynie może pomóc. Teraz, kochani, spróbujmy sobie to wymieszać wszystko. Jeżeli uznamy, że ta marynata jest jeszcze nam tutaj za sucha, tego soku jeszcze wycisnąć z kolejnej połówki. Teraz naszą marynatą musimy natrzeć porządnie całą kaczkę. Nie będziemy tutaj dodawać żadnej oliwy, żadnego oleju. Ona jest sobie sama w sobie tak tłusta, że będzie wytapiać cały czas ten tłuszcz, który zobaczymy jak to będzie właśnie wyglądać, czy będzie bardzo dużo tego tłuszczu. Jeżeli będzie bardzo dużo, to troszeczkę będziemy musieli tutaj go odlewać. Jeżeli będzie w miarę mało, to będziemy sobie tylko podlewać tą kaczkę w miarę pieczenia. I zobaczymy, jak to wszystko nam z czasem wyjdzie. A więc naszą marynatę musimy sobie przełożyć na kaczkę. Kaczkę? Kaczkę? Musimy ją tak właśnie dokładnie natrzeć. Wszędzie musimy ją tutaj natrzeć.
Ta marynata bardzo już pachnie pomarańczami, więc tutaj nacieramy dokładnie do środka. Środek też tutaj sobie smarujemy. Całość podlewamy całą naszą tutaj marynatą. Potrzebujemy 4 pomarańcze. Z jednej pomarańczy wytniemy sobie segmenty, takie cząstki, które dorzucimy do naszego soku. Jedną pomarańczę zetrzemy na świeżą skórkę. No i z jednej tej startej i z tych dwóch wyciśniemy sobie sok. Musimy odkroić tą skórkę razem z tą tutaj białą błoną. O, taka pomarańczka. Teraz musimy sobie po prostu z niej wykroić takie segmenciki, omijając tą białą błonę, czyli tylko takie, wiecie, ze środka. Ładne kawałeczki. Spokojnie, z tej reszty wyciśniemy jeszcze sok, także nic nam się tutaj nie zmarnuje. Zetrzemy sobie skórkę już od razu tutaj do środka. Cebulkę, skórkę startą z jednej pomarańczy i segmenciki z jednej pomarańczy. Teraz, kochani, ja tutaj na swoim takim urządzonku wycisnę sok z 3 pomarańczy i wleję do środka. Teraz musimy wlać sok, który wycisnęliśmy tutaj z 3 naszych pomarańczy, które były naprawdę bardzo soczyste i słodkie. A więc ten cały miąższ, który mam tutaj, również dodaję. To super nam zagęści. I zobaczcie, ile tego soku nam tutaj się teraz zrobiło. Będziemy mieli pół garnuszka. Także o taką ilość mniej więcej mi chodziło. Tak przygotowany sos musimy zagotować. I wtedy dodamy jeszcze łyżkę miodu i zobaczymy, czy potrzeba cukru. Ale tak jak mówię, te pomarańcze były bardzo słodkie, więc możliwe, że nie będę tutaj już dodawać zwykłego cukru, wystarczy sam miód. Tutaj odmrażają mi się morele, które będziemy smażyć też w miodzie na patelni. Zanim kaczka się upiecze, to te morele spokojnie mi się tutaj zdążą rozmrozić. To są morele jeszcze z lata. Także widzimy się, kiedy już kaczuszka będzie upieczona. Dodajemy jeszcze łyżkę miodu i musimy to zagotować. Mój sos pomarańczowy jest już gotowy. Teraz zabieram się za moje morele, które usmażę na patelni. O, zobaczcie, jak się pięknie ten miód mi od razu roztapia. Mogę wrzucać moje morele tym wygłębieniem do dołu. Tutaj mam moje morele w miodzie. Zobaczcie, ten miód się skarmelizował. Zobaczcie, jaki jest fajny, klejący i obkleił całe nasze morele. Zobaczcie, jak one sobie tutaj fajnie od spodu wyglądają. Są przysmażone, słodkie. Tak samo z naszym sosem, który tutaj sobie troszeczkę ostygł. Też jest bardzo słodki. Dodałam tylko miód. Pomarańcze były bardzo słodkie. Sobie będzie kaczka w bardzo fajnych, słodkich dodatkach. No i kochani, zaraz wyjmuję kaczkę. Kaczka tak, jest już dobra, przypieczona. Teraz pozostawię ją tutaj bez przykrycia, żeby sobie troszeczkę odpoczęła. I zaraz będziemy kaczkę kroić i podawać. Kochani, zabieramy się za krojenie naszej kaczki.
Także tutaj mam już, zobaczcie, pokrojoną, wysmażoną pierś. Wystarczy dodać do tego morele i sos pomarańczowy i mamy pyszne danie. Dobre mięsko? Nie. Wszystkie zjadłeś? Nie. Jeszcze chcesz? Ok, kaczuszkę mamy już nałożoną. Teraz nakładamy nasze morele. Morele w miodzie. Słodkie i pyszne. I po całości polewamy naszym pomarańczowym sosem. I jeszcze trochę na kaczuszkę. Ok, kochani. Tak wygląda gotowa, skończona, upieczona kaczka z morelami w miodzie i sosem pomarańczowym. Zapraszam do przygotowania takiej kaczki, a my uciekamy jeść. Pa, pa.